Dzień dobry, ja chciałem przedstawić taką piłeczkę do karmienia dla psów. Jest to fajna, dosyć ciekawa zabawka. Jeśli kiedy twoje psy na przykład jedzą zbyt chaotycznie, albo za szybko, albo się jeszcze nie nauczyły dobrze jeść, to piłeczka fajna jest, fajnie spełnia swoje zadanie. Pokażę po prostu, co to jest, bo ja się o tym też niedawno dowiedziałem i po takich pierwszych próbach jestem bardzo pozytywnie nią, no, pozytywnie jestem nią zaskoczony. To jest po prostu coś takiego. Snack bowl. Ogólnie są różne te rodzaje, różne rodzaje, tak? Ale generalnie zasada działania jest prosta. Zasada działania jest prosta. Chodzi o to po prostu, żeby wrzucić do środka tej piłeczki jakieś tam trochę karmy suchej. A później psy sobie tą piłeczkę popychają nosem czy tam łapami i po prostu ta karma im powolutku im wyskakuje. I one, opróżnienie takiej piłeczki zajmuje im tam około 20-30 minut. A jak im po prostu dawałem tą samą karmę na miskę, to im to zajmowało jakieś 10-20 sekund. No. Można powiedzieć. Ogólnie, no, daję taki sobie lejek z butelki, żeby to szybciej po prostu tą karmę tam sypać do środka, bo tu nie ma żadnego wlewu czy wsypu do tych sucharków. Trzeba tym samym otworem, którym się wypadają te snaki. Tym samym otworem po prostu trzeba wsypywać. No i to tak po prostu przez taki lejek wsypuję taką karmę suchą i zaraz chwilę pokażę, jak te pieski się tym bawią. O, proszę bardzo, karma jest już wsypana do środka. Nie wiem, na ile to widać. Teraz dostosowuję wielkość otworku do tych nicponi, żeby za szybko ten też nie wypadało. Znaczy jakiś taki, o, powiedzmy mniej więcej. Kładę im to. O, i one po prostu już się nauczyły, że kulając tą piłeczkę, zaraz co chwilę im wypadają im te. Że kulając tą piłeczkę po prostu wypadają im znaki. To jest taka ich zabawa. Zabawa najnowsza. Z nagrodami. Czyli generalnie najbardziej atrakcyjna rodzaj zabawy. Skoro zawiera też w sobie te. Nie? Niebieski? Czekajcie, trochę wam powiększę ten otwór. Otwór musi być tak dostosowany, żeby te znaki trochę wypadały, mimo wszystko. No, pokaż, jak to tam o. O. Już coś wypadło. Już zdobyły punkty. Zdobyły kilka punkcików już. No, dla nich to jest najlepsza zabawka, najlepszy rodzaj zabawki. A to kosztuje tylko, a zapomniałem wspomnieć, że to kosztuje tylko 12 zł. Przynajmniej taka była cena, jak kupowałem. Także wydatek jest nieduży i adekwatny do jakości. A też takie są gumowe podajniczki do chrupek. Są takie gumowe, ale one są podobno gorsze z tego co i przynajmniej po stronie ludzie mówili, że ta piłka właśnie sztywna jest najlepsza. Tu przegapiły, wypadło, ale przegapiły jedną kropeczkę. Ale w każdym razie psy mają super zabawę. Psy mają super zabawę, jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o tą piłkę.
prosty wynalazek, ale no, można powiedzieć, że jest na swój sposób genialny.